czyli Szczecin to twój największy, tak, jeszcze, oceniasz, największy sukces? Największy... No, seniorskiego grania raczej tak, no. Tylko jeszcze potem miałem następnego dnia wyjść, już grałem z Niemcem pochodzenia z Jamajki, z Dustinem Brownem. No, wiedziałem, co mnie czeka, że będzie to na pewno wesoły mecz, znając mój styl gry i jego styl gry. Niestety siły mi nie pozwoliły nawiązać taką równorzędną walkę, mimo że w pierwszym secie było po 4 i tam tak naprawdę nawet mogłem wygrać tego seta, no ale już się nie udało i w drugim secie już, no, głowa chciała, ale już nogi wszystko odmawiało. Już miałem tak, że miałem już tak wszystko zmęczone, już jeszcze miałem w głowie to, że to jest ostatni turniej, potem przerwa, wymarzona już przerwa po tym graniu, bo w miesiąc zagrałem 24 mecze, z czego 14 w Chinach, potem w Polsce. Także to naprawdę było wykańczające dla mnie jeszcze, z czego większość u mnie meczy to jest trzysetowych meczy, także na wyniszczenie. Już po prostu miałem dość psychicznie, fizycznie w tym meczu i w drugim secie nie nawiązałem walki. Szkoda, bo czułem to w głębi duszy, że jakbym po prostu był świeższy, to byłem w stanie powalczyć i nawet wygrać. No ale no, niestety była taka sytuacja, że nie dało rady. Powiedz, no, akurat z Dustinem Brownem przegrałeś, tak jak mówisz, serce chciało, czułeś, że pewnie byś z nim nawiązał walkę, albo byś był trochę bardziej świeższy, albo gdyby nie aż taka ogromna liczba meczów już w tym okresie. A co myślisz sobie, wychodząc na przykład takiego zawodnika z rankingiem 120, 150, 180, no to już jest, powiedzmy, ta pierwsza dwusetka. Jak dotąd większość spotkań z takimi zawodnikami wygrywasz. Ale co myślisz? Strach? Czy masz więcej jeszcze w sobie jakiejś takiej sportowej złości? Nie strach. Ja akurat podchodzę do tego dobrze, bo no, umówmy się, nie jestem faworytem wychodząc na taki mecz, także wszystko, co zdobędę, każdy, powiedzmy, więcej gem dla mnie, tym lepiej, bo rywal już ma swoją renomę na świecie, ja dopiero mogę tą renomę zrobić, już gra, te challengery jest ograne, ja dopiero wchodzę w ten świat tak naprawdę, więc... Wychodzę sobie wyluzowany, żeby pokazać jak najlepszy tenis i bez żadnej presji. I o tyle ważne, że jak już pojawia się ta szansa na wygranie, to wtedy nie mam usztywnienia, tylko dalej gram swoje. Już nie robi to na mnie, że tak powiem, wrażenia. Jestem w stanie domknąć te mecze, więc przede wszystkim nie stawiam się w roli faworyta. Jestem dalej w rankingu z reguły o, no zawsze tak było, 500 miejsc, teraz już będzie to, nie wiem, 100, 200 miejsc, czy tam 300. Także zobaczymy, ale nie mam presji. Chcę zagrać jak najlepszy mecz. Starać się narzucić moje warunki na korcie i tyle, no, w tym roku pokonałem 130 Francuza w Poznaniu, 180, wcześniej w marcu 200, tam też 220, także dobrze wspominam te pojedynki. W psychologii sportu jest takie określenie strach przez wygraną. Strach przed wygraną pojawia się wtedy, kiedy są 2-3 piłki do końca meczu, właśnie na przykład przeciwko takiemu wysoko notowanemu przeciwnikowi, ale ty chyba nie wiesz, co to znaczy strach przed wygraną, z tego co widać. Nie, grając, to co powiedziałeś, potrafisz domknąć, tak? Grasz z zawodnikiem 138 czy 180 i nie masz strachu przed wygraną. Nie, usztywnienie to jest najgorsze coś, bo mimo że na przykład jesteś lepszy na korcie, usztywnisz się, stryknięcie palcami i cię nie ma i przegrywasz mecz. I w juniorach zawsze można to jeszcze odkręcić, bo to mimo wszystko nie ten sam poziom, co już dwusetka, ale w dwusetce jeden błąd, jedno, nie wiem, zawahanie i już cię nie ma, już jest koniec praktycznie, ale na szczęście w tych meczach nie miałem tych zawahań. Cały czas grałem swoje stabilnie, psychicznie byłem ustabilizowany, jakoś nie usztywniało mnie to, byłem w stanie grać cały czas mój tenis, więc wygrywałem te mecze. No, w Poznaniu również w tym roku tam właśnie wygrałem z tym Francuzem, potem grałem z Czechem, Pawlaskiem. Niby mogło być prościej, ale ja oczywiście wiedziałem, że nie będzie prościej. No, wygrałem pierwszego seta, wszystko fajnie. Nie robiłem żadnych tam błędów, potem idzie drugi set, równo, cały czas po 5. No i nagle ten Czech zagrał no świetne dwa gemy, że nie miałem sobie nic do rzucenia, świetne piły w nich, przegrałem seta 7-5, już cała gra poleciała, już byłem trochę zmęczony, już ten. No to nawet, nie wiem, już na tym poziomie, co tam jest, to nawet grając cały mecz równo czasami nie wystarczy, żeby wygrać, bo po prostu ktoś zagra jeszcze lepiej, akurat w danym momencie, tak jak to nastąpiło w Poznaniu i przegrałem.